Witam na kanale hobbyroom.pl. Zapraszam na topkę z roku 2022. Ale na początek kilka wyróżnień. Zacznijmy od największego zestawu tego roku. Jest nim wieża Eiffla, która liczy 1001 elementów. Jest to największy zestaw do tej pory i pobił on Titanica. Z okazji 90-lecia LEGO mamy w tym roku genialne nawiązania do złotej epoki tej firmy. Galaxy Explorer prezentuje się rewelacyjnie, a jego budowanie to świetna zabawa. Dodatkowo mamy dwa nawiązania do zestawów z Castle. Leśną kryjówkę, która się pokazała jako gratis, oraz niesamowity zamek rycerzy Herbul Wa. W ostatnich latach LEGO też rozpiesza kinomanów, tworząc zestawy z popularnych filmów. W tym roku m.in. pokazały się Tyranozaur na wolności z Jurassic Park, Wehikuł czasu z powrotu do przyszłości, czyli DeLorean w trzech odsłonach. Pojawiła się nowa seria z Avatara, gdzie mnóstwo zabawy może sprawić zestaw Latające Góry, Stanowisko 26 i Manson ZPZ. Dodatkowo ciągle trzymamy się innych serii filmowych. Gwiezdne Wojny i na przykład Szkolenie Jedi na Dagoba, Marvel ze swoim starciem z Gargantanosem oraz Harry Potter i zestaw Smok Rogogow węgierski. Ale dla mnie najlepszą piątkę tego roku otwiera zestaw 4+, stodoła i zwierzęta gospodarskie. Jest to super zestaw dla najmłodszych, który daje mnóstwo elementów do zabawy oraz dostarcza dużą pulę zwierząt dla mocerów. Na miejscu czwartym coś trudniej dostępnego w Polsce, Monkey Kid i jego Miasto Latarni. Rewelacyjne miasto rozlokowane w pionie, dzięki czemu nie zajmuje wiele miejsca, ale opowiada liczne historie. Podium rozpoczyna coś dla starszych, czyli Ideas i zmechanizowana latarnia. Ta konstrukcja jest pełna detali, dwa świecące klocki i obrotowe światło latarni. LEGO już kilka razy podchodziło do tego tematu, ale w tej wersji prezentuje się ono rewelacyjnie. Miejsce drugie to niewielki statek kosmiczny XL-15 z filmu Buzz Astral. Zestaw ten pokazuje, że LEGO potrafi rewelacyjnie wykorzystać klocki i stworzyć małe dzieło sztuki. Ale jeśli mowa o dziele sztuki, to na miejscu pierwszym żyrafa z Horizon Forbidden West. Rewelacyjnie odwzorowana konstrukcja oraz dedykowana figurka. Przyjemność zbudowania i to, jak prezentuje się na półce, to jest to. LEGO ma za sobą udany rok. Mam nadzieję, że przyszły też przyniesie nam tyle zabawy. W komentarzach podzielcie się swoją najlepszą piątką. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!